pozwolenie? Masz pozwolenie? No! Nie klikniesz, nie klikniesz! Stoisz w rogu, kurde! Nie nadużywaj tego! O! Nie zabrałem! Ej! Ała! W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Hospital 666, czyli nowy przerażający horror dla 4 graczy, w którym naszym zadaniem będzie przetrwać i uciec z przerażającego szpitala pełnego niepokojących anomalii. Będzie to niesamowicie emocjonujący odcinek ekipowy, dlatego zostawcie pod nim aż 10 000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie #szpital, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i lubisz takie odcinki ekipowe, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Zagraj z nami w Hospital 666. If you don't find anomaly, press the button from the another elevator. I tylko tyle? Tak. Czyli jeżeli znajdziesz anomalię, wracasz się do tej windy i klikasz bottom. Yes. Jeżeli nie znajdziesz anomalii, idziesz do tamtej windy prosto i też klikasz ten przycisk. To po co jest ten przycisk? Nie wiem. Ej, dobra, to może być, że po wczytanie gry, poziomu? Nie. I don't know. Nie wiem. If you returned to floor 0, you can use the top button to review the previous floor. Jeżeli się pomylimy, to spadamy na piętro 0 i wtedy możemy nacisnąć górny przycisk. Tak. Orange light outside elevators mean you are starting from this elevator. Okej. Dobra, czyli to jest czytanie gry jakby. Anomalia, wracamy do tej windy, klikamy dolny. Nie ma anomalii, przechodzimy do tamtej windy i klikamy też dolny. Jest i Chucken! Hello! Siema! Serio? Byłaś z windy, kurka, gdzie widzieliście panią anime? To jest taka mała anime. Aha, dobra, tu. Tyż. Wyłaź z windy, kurde! Dobra, idę! Wyłaź z windy! Siema! Czyli co, jesteśmy poszukiwaczami anomalii, zatrudnili nas w szpitalu. Tak to rozumiem. Kto tutaj siedzi tak swoją drogą? No to ta postać wygląda jak my. No dobra, tu już mogą być anomalie, przepraszam bardzo? Nie, pierwszy pokój nie, zawsze jest... w takich grach, że się uczysz, zapamiętujesz rzeczy. To jest pokój zapoznawczy. Tak. Czyli na przykład tutaj są leki, a jak na przykład przejdziemy do kolejnego pokoju i zamiast leków będzie coś innego, to znaczy, że trzeba się cofnąć. Dobra, godzina jest, no przestań. Godzina jest 6:06. Telewizorek, no przestań! 6:30 Max to jest. 6:30. 6:06 jest, 6:06. Poza tym wskazówka powinna być między 6 a 7, jak jest pół do. Nie uczyli cię, jak w szkole się odczytuje zegarek. Apteczka. Tu jest exit, tu jest guzik, tu są leki, obrazków jest. Wszystko mamy. Come on, dobra, zobaczymy. I teraz tak, if you don't find anomaly, press button. Ale w tej windzie, czyli button. Idziemy dalej. I to jest teraz piętro numer 1. Powinno być teraz piętro numer 1. I ono będzie takie samo. Tak. Tak, ale coś może tu już być nie tak. Dobra, idź. Dobra, teraz już spokój. Z tej strony, dobra. Tak, zawsze z tej i... Czy to były dwie gaśnice? Czy jedna? Chyba jedna, co? Dwie były, ja zapamiętałem, dwie były. 1, 2, 3, 4, 5, to się zgadza. Leki są. Nasz ziomeczek siedzi, pacjent. Obraz jest chyba spoko, I guess. Tak. O mój Boże, mi się wydaje, że była jedna tylko. A może nie być w ogóle anomalii. To też jest jakby opcja, że nic może nie być. Albo może być coś nie tak. Tylko nie pamiętam, czy nie były przesunięte te ławeczki tutaj. Nie, chyba. Nie, no za bardzo jest zbyt paranoiczny. Wydaje mi się, że nie było tu windy. Czyli teraz nie ma teoretycznie nie ma anomalii, tak? Tak, czyli idziemy do tej windy i naciskamy A jak była anomalia, to 0, to spadamy na 0. To po prostu zostaniemy na tym samym piętrze. No. Nie, spadamy na 0. Okej. Jej! Dobra, jest Zamykaj! Co to było? Właśnie zaczęłeś anomalię. To się pani bez głowy, tak? Tak, to była anomalia, ewidentnie. Znak zapytania. Czemu jest znak zapytania? No właśnie, nie wiem. What? To może też być anomalia. A który nacisnąłeś guzik? No ten górny. Na dole trzeba było! Na dole trzeba było, serio? No jak ty czytasz instrukcję? Ten na dole... Nie. Nie mogę kliknąć. Tak, bo my... O Jezus. Co ty zrobiłeś? Chucken? No, to jest panowie, powtórka kolejnego. Dobra. Ten górny to jest powtórka poprzedniego piętra. Okay. Teraz powinno była... trójka, dobrze. Jest trzeci, Dobra, jest anomalia. A poczekaj, to nie jest anomalia. No to musi być anomalia, no ja. Nie, to jest normalne w szpitalu, zaufaj mi. Max? No! Do you think your game is... Czemu mam cutscenkę? Ej, co jest? Alt i F4. Alt F4. No! Chłop mi z Alt i F4ował grę! No, what the fuck? Ale gunwo! Zgadza się, jesteśmy dobrzy, to tylko jeszcze mamy do przejścia 664, dwa piętra. 662. Ale czemu nie zaczynamy od początku? Nie wiem. I don't know. Oho, zaczynają się problemy, wiecie? Dobra, pan siedzi. O, tak, siedzi sobie grzecznie. Obraz był. Tu jest kółko. Drzwi jest chyba za dużo. 1, 2, 3, 4, 5. A drzwi też mogą się nie zgadzać? No, no może tak być, nie wiadomo. Drzwi może być tyle samo. Kwiatek liczyłeś? Był. Liczyłeś, ile było drzwi? Liczyłeś? 2, 4, jest 6. Kurde, chodź tu. Czy ten kosz na śmieci był tutaj? Chodź, idziemy bić Maxa, Dobra. Kliknę. Nie klikaj. No. Nie klikniesz. Stoisz w rogu, kurde. Nie nadużywaj tego. Just stop. Poczekajcie, czy tu był zawsze automat do kawy? Tak. Dobra. Zawsze na lewo był. No to nie ma anomalii, idziemy dalej. A ten napis Exit w takim dziwnym miejscu? Był chyba. W takim dziwnym miejscu Exit? No był. Pamiętam, że był. Sprawdźmy. Czy exit był, czy nie było? Było coś! Była anomalia. Dobra, no ale mamy 0. To nie możemy powtórzyć tamtego pokoju? No zobaczmy, może tak. Bo możemy, jest napisane, chyba możemy. Jest napisane, że jeżeli wrócisz... If you return to floor 0, you can use the top button to review the previous floor. Możemy zobaczyć, co było anomalią i przejść dalej ostatecznie. Da, są pytajniki, co było anomalią. Ale co było właśnie anomalią? Exit? No właśnie. Ja bym powiedział, że exit jakiś taki w dziwnym miejscu. Kto stawia exit w takim miejscu? Ale to i tak jakby nas nic nie zbawi, bo tamta winda jest zamknięta, więc tak musimy wrócić i nacisnąć. O, czyli no to co jest 0, jedziemy dalej. No i od nowa. No tak, bo jesteśmy słabi. No i tak, exit tutaj był, jak widzisz, bo to jest... Tak, był exit, czyli coś innego musiało być. Coś innego faktycznie, coś się musiało... Ile jest drzwi? 2, 4, 6 drzwi. Tu są drzwi. Ej, chyba telewizor zniknął wtedy. Nie. Był? Nie wiem właśnie. Nie pamiętam. Dobra, to i tak jest testowy. Dobra, zapamiętali wszystko? No właśnie, nie do końca. Piętro number... O nie, chłop siedzi po drugiej stronie. Jak? Nie. Normalnie siedzi. On siedział zawsze po tej stronie, gdzieś tu. Tak, on siedział tu. Nie! Zawsze jak wychodzimy, to on siedzi tu. Tylko potem wychodzimy z drugiej windy, to będzie się pomieszało. No. Chłopom się pomieszało. No wiesz, kuźwa, będziemy się mylić. Ej, patrzcie na to! Ludzik ucieka z exitu. Faktycznie. I się rusza. Tak, i się rusza. To jest anomalia, czyli musimy się wrócić do naszej windy. No i kliknąć przycisk dalej. Dobra, widzicie, ja to jestem mistrzem anomalii. Ja mam 100 lat doświadczenia. Szybciej biegaj. Ej, wynocha z windy. Nie ma! Gdzie? Masz pozwolenie? Masz pozwolenie? Wynocha! 2. No, to jest anomalia. Dobra, anomalia. Nie chcemy tam dojść na pewno? Nie, bo znowu mnie zepchniesz do przepaści. Kurde. Oj, tu już będą problemy. Się zmienia. 3 i 3. Krzesła były. Gości siedzi dobrze. Tutaj jest git. 2, 4, 6 drzwi. Leki się zgadzają? Zgadzają. Kwiatek? Nie wiem, czy nie jest przesunięty. 4 kosze. Tu jest git. 1, 2, 3, 4, 5. Ale czy taka była sekwencja tych obrazów? Chyba tak. Tak, raczej nic się nie zmieniło. To lecimy dalej. Pyk. Nice, oby to było... Jak była jakaś anomalia, to ja nie wiem gdzie. No to... Jest! Dobrze. 0-3. A ten ziomek nie siedział. No teraz wychodzimy z drugiej strony. Dobra, z drugiej. Okej. Jezu, ale mindfuck. Jeden, dwa, trzy, cztery kosze, dobra. 6 drzwi, zgadza się. Tu sobie się jakaś różni? Nie. Tutaj? Tu były zawsze trzy krzesła? Czy drzwi zawsze były takie duże? Ty no w sumie... Ty no wielgachne są, nie no, no były mniejsze. Mega drzwi, co jest? Czy my się skurczyliśmy? No nie no, ja dobra, mega drzwi, idziemy. Mega drzwi, okay, mega drzwi. Duże drzwi są, no. Mega drzwi. My coś jest nie tak, czy ja mniejszy się zrobiłem, czy o co chodzi? Dobra, no one się powiększają, jeżeli się teraz przyjrzysz, one się cały czas powiększają. Cały czas? Aha. Tak, cały czas się powiększały. Czyli jednak coś było, dobra. Dobrze jest. Jest, okej. No, i teraz są malutkie. Tak, teraz są normalne, faktycznie. Anomalie. Jest to jest wszystko git. 1, 2, 3, 4, 5 krzeseł? Wydaje mi się, że raczej krzesła by się nie rozmnożyły. Normalnie są. Tutaj po 3. No, kucać nie mogę. Okay. Czy tutaj były zawsze... Zgadza. Tak, dwa kalendarze. Kalendarze? Tak, były dwa kalendarze. Dwa kalendarze, chyba wszystko się zgadza, I guess. Wait. Nie, nie zgadza się coś. Co ci się nie zgadza? Na drzwiach jest, na każdych drzwiach jest numerek 6. Gdzie? Nie było, a nie było. Nie było. Faktycznie, no, nie było. Widzicie, ma się tę spostrzegawczość. Dobra, wracamy. Czyli musimy się wrócić. A właśnie, nie było nic na drzwiach, na pewno nie było nic. No a teraz jest szósteczka. O, anomalia. No. Please, możesz nie. Kuś mnie do tej windy. No. Gorzej jak się pomyliłem i faktycznie drzwi miały numer 6. Nie mów tak. Nie. No dobra, dobra, nieważne, jedziemy dalej. Czekaj, co? Tu może się nie zgadzasz. Na pewno w tym szpitalu nigdy nie wybuchnie pożar. Jak tyle jest natrysków tutaj. 7. Dobra, co jest nie tak? Let me see. A co tu mamy? No, drzwi są otwarte drzwi. Okej. Teraz się otworzyły. Ej! Zamknijmy je. A co się stanie, jak wszystkie zamkniemy? Sprawdźmy. Nie wiem, dawaj. Ja zostanę w windzie jakby, co? Hej! Stop! Hej! Dobrze się tam bawicie? Ktoś, kurde, otwiera nam drzwi cały czas. Anomalii. Dobra, anomalii. Myślę, że jakiś potwór tam będzie. No... Nawet nie próbuj. 8! Tu się zgadza, tu się zgadza. Ja też nie mogę. Zgadza. Coś będzie nie tak. Zgadza. Pytanie co? Nie wiem czy leki, ale... Nie wiem, dziwnie to, w sensie normalnie to wygląda. O dobra, jest. Let's go. O, jeszcze krwią bluzka, fajna bluzka krwią. Znalezione. 9. Co tu może być nie tak? Wszystko jest git. Ojej, dobra, wszystko jest normalne. Nieważne. Alarm! Spadam! Szybko! Nic nie jest dobrze. Ale dobrze się trafia, że nic nie jest dobrze, bo jak trafi się, że jest coś dobrze, a my coś znajdziemy, to i będziemy właśnie paranoiczni, że coś może faktycznie być. Leci pani bez głowy. Ciekawe co by się stało, jakbyśmy nie zamknęli. Pewnie jumpscare, myślę. Jap. Prawdopodobnie. Oj. Wygląda to wszystko normalnie. Leki się zgadzają. Ty zawsze te leki sprawdzasz. Leki się zgadzają. Gościu się śmieje. Dobra. Gościu się uśmiecha. Ale fajny, ale szczęśliwy kolega. Bardzo szczęśliwy, że jest w szpitalu. Wow. I tak 666 musimy zrobić? Jezus. W sumie nie wiem w sumie ile. Łota. Nie, łota jest normalna. Leki się zgadzają. Leki się zgadzają. No tak, jesteś już po 30, to w sumie. Kolega jest okej. Budynki są okej. Chyba wszystko jest okej. Czyżby to było to? Nie wiem, ja poczekam, bo ja według może coś się powiększy, albo coś. Czekaj, ja sprawdzę te leki na wszelki wypadek. Tak, leki się zgadzają. Nie wiem, czy te fotele nie były bardziej na lewo przesunięte. Nie, chyba. Takie małe, myślisz? Jakby tutaj wydawało mi się, że było więcej przestrzeni między tym a kalendarzami. Myślisz? Nie. Właśnie, nie wiem. Za bardzo już szukasz tego. Panikujesz. Tu są... igły w stogu siana. Ale nie jest powiedziane, czekajcie, a tu sprawdziliście? A w samej windzie też może być? Nie, tylko na korytarzu. No ja bym powiedział, że tu nie ma anomalii chyba. Też mi się wydaje, że nie ma. Zegar? No, tak wygląda, jakby nie było. Telewizor? No dobra, możemy zaryzykować. No, najwyżej zginiemy. Albo wywalą nas z roboty. Możemy zaryzykować, let's go. No ja bym nie chciał od początku. Dobra, lecimy. Dobra, to jest pierwsze, czy to jest zerowe? To jest zerowe. Zerowe, czyli możemy przebiec. Na zerowym nigdy chyba nic nie ma. Czyli jaki jest cel tej gry? No po prostu... Chyba się nie da przejść, po prostu... Trzy zegary. Po prostu szukasz anomalii i próbujesz dojść do piętra 666, tak obstawiam. To nie ma opcji. No Exit 8 było łatwo, było tylko 8 korytarzy. No. Otwarte drzwi. Są otwarte drzwi, dobra. Idzie szybko. Pytanie, jaka jest pula tych anomalii? Jak się już wszystkich nauczymy, to będzie łatwo. Wydaje mi się, że spora pula, na przykład w tych Exit 8 to było tych anomalii, nie wiem, z 50, 40. O kurde. No. 2, 4, 6, 8, 12, okej. Idę sprawdzić obraz, czy nie ma jakiejś pani ukrytej w rogu. Nie widzę, nie. Nope. Kolega się śmieje, nie śmieje się. Aha. Na obrazach nie ma nic ukrytego. Nie. Nope. Tutaj. Też nie. Sprawdzam wszystko. Drzwi rosną, drzwi rosną. Ha. Chyba ktoś jest na tym. Nie, nie widzę jej. 2, 4, 6, 8, 2, na... Dobra. Nara. Spadamy. Szybko. Niezły alarm się odpalił. Głośny w cholerę. 5. 50. Piętro numer 5. O nie, to będzie trudne. Idę policzyć leki. 2, gdzie jest ta pani 4, ukryta? 6, 8, 10, 12. Kolega się uśmiecha, ale mam wrażenie, że się faktycznie powtarzają anomalie, dlatego proponuję, żeby do umarcia. Jak daleko damy radę dojść? Na drzwiach nie ma żadnych napisów, tutaj nie ma nikogo. Coś będzie, coś będzie. Obraz? No, nie. Wychodzi na to, że... Chodzi na to, że nic. Przeszukajcie dokładnie, przeszukajcie to. A nie, jednak... Na kalendarzu są... A nie, to są przypinki, dobra. Nie, to chyba normalne. Były? Tak. No, to były. Zegar się zgadza. To wygląda właśnie faktycznie jak jakieś takie napisy. No właśnie nie zwróciłem uwagi, czy wcześniej one były. Były, tylko tak się zlewają tekstury. Leki się zgadzają, bo liczę standardowo. Cały czas. Tak, pani nie ma tu ukrytej, nie ma ukrytej. Nie ma. Lecimy dalej chyba. Chyba. No, wydaje mi się, że nie ma tu żadnej anomalii. Apteczka, drzwi. Tu są po trzy, tu są po trzy. Wet floor się zgadza. Chyba wszystko jest git. No to jest ta niepewność, nie? No a poczekaj, zegary, jeden zegar, okej, dobra. Musiałem się upewnić. Się zgadza. No dobra, spróbujemy. Dobra, co może złego się stać? Jest! 007. Oh my god! Dobra, jedziemy. Next one. 8. Ja tu znajdę anomalię, kurde. Aha, a ostatnio na 8 chyba polegliśmy. Jakoś. Nie, no mieliśmy ponad 11, 12. A, 12, dobra. Leki? 2, 4, 6, 8, 10, 12, leki się zgadza. Jest pani? Nie, nie ma pani. Nie ma pani. Nope. Gaśnice, Exit, woda, co, znowu nie ma czego? No chyba wszystko jest... Przyjrzyjcie się dokładnie, może jest coś, czego jeszcze wcześniej nie obserwowaliśmy. No właśnie, tutaj 1, 2, 3, 4... 4 budynki. Zegar, telewizor... Wygląda wszystko normalnie. Tu po 3, wet floor... Leki się zgadzają. Leki się zgadzają, liczyłem. Wszystko się zgadza. Oj tak. Dobra, to chyba lecimy dalej zatem. Wydaje mi się, że nie ma anomalii żadnej. Nie ma anomalii? Nie ma. Nie ma anomalii. Anomalii chyba. No dobra, ryzyko. Będziemy płakać. Oni... Nie, wydaje mi się, że coś zobaczyłem, ale nie mam pewności. Jest, dobrze. Dobra, ja liczę leki od razu. Zlicz leki, to najważniejsze. Czy ktoś się ukrywa na obrazach? 12. Nie, kwiatek jest normalnie. To jak było, tak jest. Numerki na drzwiach? Nie ma. Wydaje mi się, że wszystko jest okej. Uwaga! Była anomalia. 10! Jest! Teraz będzie. Mamy! Mamy, o, mamy. Jest. O, dobra, to wracamy. Okay. Wydaje mi się, że do piętra, do którego doszliśmy, czyli 12, będą się powtarzać trochę, a później pojawią się nowe. Nie mieliśmy chyba jeszcze tej pani teraz. Nie mieliśmy na drugim przypadkiem? No to jest trzeci. 11. Dobra. Sprawdzamy. Tu jest gites. Kolega. Krzesła też są git. Leki. Jest pani! Macie. Jest, jest. Coś czułem, że coś mi nie pasuje w tym obrazku. Okej, dobra. Okej. I teraz 13. Pechowe piętro. Pechowa liczba. Nie ufajcie 13. Tak? To czemu jest tutaj jakiś... I powiem się pojawić teraz demon. Nie ufaj 13. Śmiejesz? Nie śmiejesz. Jak 13 nas porobi, to będzie... No to właśnie. Będzie zabawnie. Nie będzie do śmiechu. 2, 4, 6, 8, ludzik 9, biegnie! Okay. O, ludzik biegnie, kurwa! Czekamy. Kurwa! Zostaw ten guzik! Stop! To było zabawne, szóstki na drzwiach. Szóstki, tak jest. To było zabawne przez pierwsze 10 sekund odcinka. Dla mnie wciąż jest zabawne. O, zagwarantuję wam, że tu będzie na 15 coś nowego. Coś, czego się totalnie nie spodziewaliście, tak. Leki. Kolega normalnie 2, siedzi. 4, 6, 8, 12. Leki się zgadzają. Ej, w sumie nic. To nic nie ma nowego. Kalendarze są spoko. Drzwi się nie powiększają. Kalendarze nie są... Nie. One były... Tak, były. May, June, July, tak, były, co? Myślałem, że one miały mniejszą, słabszą teksturę i były nie do odczytania. Nie, były. Już panikujesz, szukasz szczegóła, doszukujesz się. Nic nie było. Jestem pewien, że nic tu nie ma. I... Czy będzie 16? I... Nice! Jest! O, jest pani, leci pani! Wróciła! Może wpuścimy ją do windy. 17! Ej! Co jest? Ej! Co to? Co jest? Gdzie my jesteśmy? Where am I? Mnie nie ma! Ja mam co... Ej, what the hell? Nie wiem, trzeba się chyba na to patrzeć, czy coś? O Jezus! Trzeba się na to patrzeć, bo to jest 173! 173! Trzeba się na to patrzeć, trzeba się na to patrzeć. Musisz uciekać stamtąd, bo to leci szybko! Ale ja nie wiem, gdzie jest wejście! Ja między łóżkami, między łóżkami! Tam, gdzie Admiros przebiegł! Tak między jest! Łóżkami, między łóżkami! O, jest labirynt! Dobra, szybko. Where? Tutaj. Widzę. Ja uciekam do wyjścia, do windy! Jak mam cię kierować? Nie wiem. A to ciebie ściga, nie mnie, to coś. Ta lalka. Na sam koniec, idź na sam koniec. Widzę. A jak ja wejdę do windy, to ciebie uratuje, czy nie? Ciekawe. Nie. Raczej nie. Bo to jest za sala, same łóżka. Dobra, wciskam E. To czemu ja zginąłem pierwszy? Uratowałem! Escape from the 66. Jesteś na setnym. Ej! Okej, czyli da się to ukończyć. Bossowie skipują. Mamy nowe pomieszczenie. 4, 6, 8, 10, 12. O co? To będzie trudniejsze. Nowe pomieszczenie. Tu też trzeba zapamiętać. Tak. No tak, jesteśmy na 100. poziomie. Poziom trudności wzrósł. 4, 6, 8, 10, 12. Tutaj Max jeszcze leki. Ja pierdzielę. 2, 4, 6, 8, 12. Apteczka, no dwie fiolki... Ale teraz co? Teraz mamy gdzie iść, bo nie wiemy, czy jest anomalia, to co? No nie ma, bo to jest pewnie... Lecimy dalej, chodźcie. No, pewnie to jest 100, żebyś się nauczył i na 101 będziemy teraz. No może ten otwarte pomieszczenie jest anomalią. Od 101 jest nowe, chodź. Mi się wydaje, że nie, że po prostu... Poziom trudności wzrasta, jak nie, no to wtedy mamy... No 101 będzie. 101! Tak, dobra. I mamy cały czas ten pokój. Od razu wszyscy tutaj. Ten pokój będzie parszywy. Jest, widzę tutaj. Gdzie? Tutaj kalendarze wchodzą w drzwi. Okej. Faktycznie. Ja pierdzielę, no ja nie zapamiętam, co było tam w pokoju. Ty nie zapamiętasz? Nie, wyobraźcie sobie, co będzie, nie wiem, na pokoju 200. To nie byłem ja, no co ty robisz? Przestań. Ja nic nie robię. Lecę do pokoju. Okej, co to ciekawego może być? Co się zmieniło? Ja też lecę do tego. 4, 6, 8, 12. Ej, łóżka są w innym kolorze 3. To były w innym kolorze? Nie wiem. No nie wiem. 2, 4, 6, 8, 12. Liczenie leku. 12 faktycznie tutaj też jest. Tutaj nie widzę nic. Czy to było napisane run? Gdzie? Gdzie? Nad drzwiami tego pokoju nowego. Jakiego? Ja... Jak tu wejdziecie, po drugiej stronie jest run. Nie było, nie. Are you sure? Na pewno? Nie było, chodź. 2, 4, na Dobra. Pewno. Na pewno, chodź. Czy możemy ci zaufać? To jest, według ciebie normalne, to jest normalne, że ktoś ma napisane nad tym, nad pomieszczeniem run. W szpitalu. Jak to nie będzie to, to masz... No to nie jest to, lecimy. Jak będzie 0-0, masz wpierdziel. Ja już się szykuję. To jest on? To jest on, Chucken? Tak, 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 przed nami. Czekaj, walnę go raz. Widzisz? Dobra, dobrze. Widzisz? No miałem rację. Pokaż. Nie ma, jest Exit, dobra. No. A, czyli był Exit. Tak, to była aspirynka i dalej jest aspirynka, dobra. 2, 4... Tutaj nikt się nie ukrywa na obrazach. Na lekarstwach są napisane 6, dziękuję bardzo. Dobra, lecimy stąd. Ej, to jest liczyć. bardzo detail. Lekarstw już wiem, że nie trzeba ich liczyć, tylko coś może na nich być. Tak, okay. Ale zgadza się. Wąs. Ty też masz wąs. Dziewiczy. Wszyscy mamy wąs. 104. Biegnę sprawdzić. Ja biegnę what the hell? Nieważne, nieważne, wracamy. Mamy tutaj nieproszonego pacjenta. Nieproszony pacjent, lecimy stąd. Ej, co jest? Co? Co? Słyszeliście? Nie. Słyszycie to? Cze? Gdzie? Ej, pod tym jest! Ciało leży, worek z ciałem! Zwłokeły. Nie, on jest żywy, to jest jeszcze żywe. Żywe zwłoki. 106. 106. Biegnę, co tym razem? Ten szpital jest coraz dziwniejszy. A wiecie, że później z każdą setką będzie kolejny pokój, bo ich jest 6. Tak, aż do 666 prawdopodobnie. O, no man. Pytanie, czy mamy psychikę, żeby przejść wszystkie 666. Mam nadzieję, że to się zapisuje i będziemy mogli zrobić kolejne pytanie. Oby na setce się zapisało. Myślisz? Tutaj nie ma nic, nie znalazłem nic ciekawego. No ja też nie znalazłem nic. Na lekach... Może to jest normalny, bezpieczny pokój. Wait, jeszcze muszę sprawdzić. Bo nie sprawdziłem jednej rzeczy. Ja sprawdzę ten nowy pokój na wszelki wypadek. No ja też właśnie go sprawdzam. Gaśnica... Aspirinka... Szukajcie niepokojących rzeczy. Okej. Ta... Nie, wydaje się, że normalnie jest wszystko. Ta, roślinka była, co nie? Tak. Nie ma, nie ma nic strasznego. I 0. A może cofa nas do setki? Ej, też tak myślę, to by było dobre. Drzwi są, myślę, że są otwarte gdzie indziej, dobra, nieważne. Na lekach wszystko jest git. Ja czuję, że w tym nowym pokoju będą się działy dziwne rzeczy. Coś może być w nowym pokoju, tak. Haha! No. Puść mnie. Gnojki. Puść mnie. Się blokują. Puść mnie. Jest, telewizor odpalony. O! Czy to nie jest twórca? Tak, to jest twórca. Okej, okay, gameplay, chodźcie. On się śmiał. Tak, się śmiał. Zamykaj tę windę i spadamy. 108. 108. Okej. I don't know, man. Wygląda ten pokój normalnie. Pani nie ma, na lekarstwach nie ma szósteczek. Chodźcie do nowego pokoju. Nie ma szósteczek. Tutaj wszystko się zgadza. Aspirinka? Aspiryna jest. Nawiedzony wózek. To lekarstwo nawiedzony u góry nie było czarne. Ty, wózek się rusza. Wózek jest nawiedzony. Okej. No, to jest to. Wracamy. Drzwi się nie powiększają. Kolega jest spoko. No dobra, tutaj jest wszystko git. Wszystko jest okej. Wygląda jakby było okej. No. Liczby na tym się zgadzają chyba. Tutaj kosz na śmieci był. Jak zerknąłem pod siebie i zacząłem biec, to widzę swoje gałki oczne i szczękę. Faktycznie. Brada, chyba jest wszystko git. No. Sprawdźcie, czy pani się nie ukrywa. Tak, sprawdzam. Nie ma jej. Nie ma. Łatwo. Dobra. Nowy pokój. Ja lecę zerknąć. Tu się zgadza. Krzesełka, tu się zgadza. Wszystko się zgadza w tym nowym pokoju. Tu się wszystko zgadza. Kosz na śmieci jest, na lekarstwach wszystko się zgadza. Kolega jest nieuśmiechnięty. Wszystko się zgadza. Okej, kalendarz. Jest git. Chyba wszystko jest git. Już tak sprawdzamy na szybko. Lekarstwa się zgadzają. Pani zgadza się wszystko raczej. Patrzę na wszystko jest git. Chyba. Ej. Co? Ej. Czy ja się pomniejszam? Jesteś anomalią! Ale kaziełek, ojejku, ale maluszek! Ale jesteś malusi! Ale teraz jesteś się? Ojejku. A widzicie? Jestem anomalią! Ja tak mówię, co się dzieje? Admiros też zaczyna się pomniejszać powoli. Tak? Jesteśmy mali! O nie! Ja nie chcę! Szybko! Dobra, Oh my god! Ale to było ledwo zauważalne faktycznie. Już mieliśmy zrobić błąd. Niewiele brakowało. 111. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Dobra, lecę za. Nowy pokój. Co to było? Wózek wyjechał. Okej, wózek sobie wyjechał. Dobra. Okej. Ciekawe, ciekawe. Nie ma co. Gorzej nie wiadomo co będzie z bossem. Ej, nie bij mnie. Będzie ten sam boss, mi się wydaje. A mi się wydaje, że może być coś nowego. Dobra, zegarek się zgadza. Wow! Okej, coś tu jest nie halo. O, duszek. Duszki. Poziom masta. 113. Tapa, sprawdzamy lekarstwa. Tutaj się wszystko zgadza. Zgadza się. Na lekarstwach nic nie ma. Water się zgadza. Tu się zgadza. Kolega się nie śmieje. Zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko jest tak, are you sure? Jest. Najwyżej będziemy płakać. Się okaże jednak coś jest anomalią. Niby nie ma anomalii, okej, dobra. Zobaczmy. Zamykaj. Chociaż czekaj, zanim klikniesz. O, pokaż. Bo ja co zobaczyłeś? Jakby taki dźwięk kółka. Dźwięk kółka. Albo jestem delulu. Jesteś. Tak. Nie ma żadnych kółek tutaj. Jedziemy. No i to będzie błąd. Nie będzie. Nagle do stówki wracamy. Do zera. Nie, do zera nie chcę. Jest! Dobra, tu już coś na pewno będzie. Musi być. Leki czyste. Drzwi czyste. Drzwi czyste. Nowy pokój. Spoko. Nowy pokój? Co? Ja już widzę. A, patrzy się na nas. Patrzy się na nas. Poczułem wzrok na sobie. Wzrok, lecimy stąd. Mówię, coś jest nie tak, czemu on się patrzy na mnie. Dobra, 115. Czy teraz będzie chyba boss? Myślisz, że co 15 pięter jest boss? A, co 15 pięter chyba jest boss. A nie co 16? I potem będzie boss. A nie co 16? Jesteś pewien? Nowy pokój. Sprawdzam tutaj. Nowy pokój. Wszystko jest normalnie. Lekarstwa tutaj. Ojej. Okej. No lekarstwa są spoko. Maszyna. Wszystko wydaje się być normalne. Wydaje się. No. Tutaj też chyba jest spoko. Ciężko powiedzieć. Wszystko gra. Powiedziałbym, że nie ma anomalii. Też. Raczej chyba nie ma nic, co mogłoby nas Raczej wszystko jest w porządku. No to co? 0. I 0. 0. Nie. 16. Dobrze nam idzie, panowie. O, matko, dobra, zwłoki na łóżku. Ej, to nie są zwłoki, to po prostu nowi pacjenci. Nie, martwe zwłoki to są. You sure? Martwe zwłoki? Martwe zwłoki, ja są. Wiem jak wyglądają martwe zwłoki. Są... Aha. O, dobra, jest boss. O! Co? Kostnica! Kostnica, otwierają się. Uciekaj! Biegniemy. Go! Wychodzą! Go. Oni wychodzą! Zwłoki! O, fuck! To nie wiem! To się zacina! Spectating! I'm dead! Uciekaj, nie wiem kogo obserwuję, ale uciekaj! Specjalnie to jest tak zrobione. Jest! Do windy! Kiewka, szmata! O, Max, nie blokuj mnie! Klikaj! Dobrze! Escape from floor 166. O, dziękuję chłopaki. To na tym skończyć. Tak, dobra, to jest dobry moment. To jest dobry moment. Pytanie, czy następnie zaczniemy od 200. A nie, było continue. Tak, było continue. Chyba zaczniemy od 200. Ciekawy jest ten szpital 666. Nie wiem, ja się spodziewałem, że będzie jak te stacje, że wiecie, takie mech, ale jednak jest dopracowane. Jest dobrze zrobione. Jest 666 pięter. A nie, pokój jest jeden nowy otwarty. Tamty się zamknął. A to zobaczymy. Kolejne to daj spokój, byłoby za dużo. Dobra, to był Szpital 666. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Z wami był Chucken, Admiros oraz Max. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kurwa, nie wiem!